na imię Kacper, mam 12 lat, pochodzę z Polski, dokładnie z Sosnowca. Мене звати Даніл, мені 10 лет. Я з Миколаєва, я зараз знаходжусь в Польщі. Чим ще інтересуєте? Я ще інтересую грами, котами і огульне з всіми звіжантами. Мені подобається іграти в футбол, слухати музику і подобається вчити уроки. Окей. Jesteśmy tutaj dzisiaj, aby przeprowadzić z Wami krótkie wywiady, krótkie rozmowy. Od Was chciałbym się dowiedzieć, czym się interesujecie, co lubicie i jak spędzacie Wasz wolny czas. Najpierw chciałbym Was spytać, czy lubicie sport? Ja lubię. Jaki na przykład? Pływania. Raczej tylko pływania. Tylko pływania. Jesteś dobry, umiesz tak dobrze pływać? Jakim stylem, jeśli mogę? Wszystkimi. Jasne. Ja lubię futbol i boks. Grasz czasami? Zdarzacie się? Tak. A boks, boks! Tak. O, to jest sport dla, no, dla mężczyzn, to jest ciężki sport. Piłka nożna. Czy słuchacie jakiejś muzyki? Ja raczej nie słucham. Ja tak. Na przykład jakiej? No, ukraińskie jakieś. Jakieś ludowe na przykład, czy jakie? Ale na pewno nie słuchasz żadnej muzyki? Nie, nie. Czyli jeżeli w radiu coś leci, to jest zadowolony, ale tak sam z siebie? No tak. Tylko okay. Jak jadę samochodem, to słucham. To co tata puści pewnie, tak. Co? W radiu. Okej. Okay. Jakie są wasze ulubione bajki z dzieciństwa? Takie, które dobrze wspominacie albo lubiliście oglądać? Tak. Ну погоді, це волк ганяється за зайцем. Волк хоче з'їсти зайця. To jest taka bajka, jestem zaskoczony, że ty ją też znasz, bo to jest taka bajka, którą ja sam pamiętam. Mam na chyba 5 czy 6 kasetach, chyba wszystkie sezony. I też ją bardzo, bardzo lubiłem. Też ją długo oglądałem. A ulubione filmy być może jakieś? Nie. Kolejno? U mnie to jest Bolek i Lolek, na pewno, Reksio i jeszcze pamiętam Tabaluga. Też taka klasyka polski bajek, tak. Prawda? To wszystko, co leciało w tej telewizji od zawsze i do zawsze. Jakie są wasze ulubione przedmioty szkolne? Matematyka i czytanie. Czyli jesteś takim umysłem też ścisłym, tak? Tak. Lubisz sobie, tak? Chcesz tak. Się. A twoje? U mnie to jest ulubione to jest matematyka, WF i informatyka. A z niektórych nie lubię to jest polski, historia i geografia. A czemu akurat polski, historia i geografia? Ty nie lubisz połowy swoich przedmiotów. Polski to jest dlatego, że mamy bardzo niefajną panią od polskiego, to pewnie dlatego. Znaczy bardzo dobrą panią od polskiego, ale nie zawsze zbyt miłą. Historia, bo nienawidzę uczycie dat i geografia, bo po prostu nie lubię się uczyć wszystkich tych rzek, państw i kontynentów. Mam nadzieję, że twoja pani nas nie słucha i się nie dowie, że masz samą panią od polskiego. Ty lubisz swoich nauczycieli? Tak.